bo przypomnę, inny nasz kolega, pan prezes Wojciech Olszański, już mówią o tym, że będzie siedział do rozprawy i potem będzie rozprawa i będzie siedział już, bo już tak mówią, bo siły agentury was polskiej, już prawdopodobnie wojna nie będzie w lutym, ale w czerwcu, bo już jest jakieś przesunięcie i będą starały się go wyeliminować. Tak, pani doktor? Z powodu olimpiady chińskiej. Bo z powodu olimpiady chińskiej, tutaj pani doktor. Z OFU dodaje. Po olimpiadzie mają zacząć to, działanie. To nie, kochani rodacy, wy właśnie wykorzystując to, że jestem na łączach i rozmawiam z wami, też chciałbym bardzo, kamraci, rodacy, zaapelować właśnie o wsparcie Wojtka. Ten człowiek naprawdę jest niezłomny. Byłem z nim razem w areszcie w Sieradzu i wiem, jak żeście wspólnie się trzymali i walczyli. Nie minęło zapewnie, ile tam, 3 tygodnie, niespełna miesiąc, no Wojtek siedzi. Ale siedzi za to... Piotrze, czy możesz przypomnieć, Wojtek siedzi w areszcie śledczym w... Bydgoszczy. Pamiętasz imię ojca Wojciecha Olszańskiego? Właśnie nie pamiętam, ale... Zdobędziemy to. W każdym razie warto sięgnąć i też wpłacić na wypiskę tak zwaną, to się nazywa wypiska, tak, takie więzienne słowo. Tak, tak. Na taką wypiskę warto wpłacić też Wojciechowi Olszańskiemu, no przede wszystkim wiadomo, że Wojciech Olszański z nas wszystkich najwięcej zrobił, ma największe talenty klasomówcze i naprawdę to, co zrobił, to no to, że dzisiaj jesteśmy w mainstreamie. Proszę Państwa, my politycy narodowi, którzy byliśmy eliminowani, dzięki Wojciechowi Olszańskiemu nie tak. Zostaliśmy wyeliminowani, zajęliśmy pierwszorzędne miejsce w świadomości obywatelskiej i narodowej. Ja chcę tutaj zwrócić się do tych wszystkich, którzy takie kalumnie rzucają na Wojciecha, którzy zarzucają mu, że jest taki czy owaki. Proszę Państwa, dzięki Wojciechowi Olszańskiemu ci ludzie, którzy byli w niszy, w jakimś tam zakamarku, niewielu o nas słyszało, a dzięki Wojciechowi Olszańskiemu wszyscy wiedzą o Piotrze Rybaku, o Eugeniuszu Sendeckim, o Adamie Czeretkowiczu, o Magdalenie Annie Koroblewskiej, o Marcinie Osadowskim, o Macieju Porębie, o... kto to jeszcze powinien być tak bardzo wdzięczny Wojciechowi Olszańskiemu? Z Centrum Edukacyjnego po Wiśle, pan redaktor Mosakowski, Rafał, tak. Prawda? Bartłomiej Kurzeja, słynny rzeźbiarz polski, artysta rzeźbiarz, magister sztuki, dzięki akcji Dmowski na Zamek, teraz jest ceniony. Mam nadzieję, że wszyscy będą niedługo mieli rzeźby Bartłomieja Kurzei u siebie w domu. Dlaczego to się stało? Wieloletnia Ludwik Wasiak, Zbigniew Skatulski, Halina Kowalska. To są wszyscy ludzie, którzy u boku Olszańskiego stali się w mainstreamie. Jest bardzo prawdopodobne... Pan Lipiński też. Zbigniew Lipiński z Myśli Polskiej. Jest bardzo prawdopodobne, że naród zdenerwowany tą całą sytuacją za 2 lata nas wybierze. Do Sejmu, do Senatu, do samorządu. Rozumiecie Państwo, jak ważny jest Olszański? Przede wszystkim chciałem powiedzieć, Gienek, że Gienek i zarówno Marcin Osadowski, Gienek, przepraszam, Wojtek Olszański i Marcin Osadowski otworzyli oczy Polakom. Oczy Polakom na ten problem, który w tej chwili istnieje w naszym życiu, w tej chwili patriotycznym. I w życiu społecznym, prawda? Przecież wiele rzeczy, my Polacy, nawet ja się do tego przyznam, nie wiedziałem o tym, że są takie przywileje, że jest taki statut kaliski, są takie przywileje pewnej nacji. Są, są. Piotrze, mam tylko wielką prośbę. Proszę. Do czasu wyborów, kiedy to wszystko się rozstrzyga, ludzie już wiedzą o wszystkich rzeczach, my musimy teraz być pół słowa do tyłu. Niestety. Dobrze, i teraz żeby się rozumieli. No. Rozumiem, chodzi o kanał, żeby nie zlikwidowali. Kochani rodacy, tyle rzeczy, co Wojtek zrobił w przeciągu roku, 2 lat dla Polski i Polaków, to nawet ja się przyznam, że ja tego nie zrobiłem. Wobec tego wielki szacun do Wojtka Olszańskiego za to, co robi, jaką ma odwagę i jak czyni wiele dla Polski. Maciu. To, że dużo osób go teraz atakuje, no kochani rodacy, pamiętam ja, jak po pewnej sytuacji, którą wykonałem we Wrocławiu, jakie były ataki, ale to nie są ataki patriotów, to nie są ataki prawdziwych Polaków. Domyślcie się, kogo Piotrze, to są ataki. Piotrze, tutaj pół słowa do tyłu. Proszę Państwa, powiedzieliśmy o najważniejszych rzeczach.